Mieliśmy naprawdę tragedię, jeżeli chodzi o służby specjalne. Audyt służb zostanie opublikowany w najbliższym tygodniu. Wyciąg z tego audytu nie całość, bo niektóre informacje muszą pozostać informacjami klauzulowanymi. Ale to będzie przerażający obraz niekompetencji, nieudolności i pozostawienia tego w stanie opłakanym. Rzeczywiście stania ugiasza. tylko bardzo dobrze zasilana była propagandowo przez tak zwane dominujące wówczas media, które nazywałem mediami reżimowymi. To było doskonale widać interesy grup lobbyingowych w rozmaitych służbach, ale była sytuacja naprawdę porażająca. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, że, na przykład, kontrwywiad, który działa w ramach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo tam jest pion KWU lokowany, komórka, która się zajmowała. Rosją składała się bodajże z siedmiu zaledwie funkcjonariuszy, z których wszyscy byli dziećmi funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Wszyscy, co do nogi. Było w pewnym momencie takie. I podobnie było w tym, co się nazywało Departamentem Ochrony Interesów Ekonomicznych Państwa. A jak Państwo wiedzą, to co, o czym się tak bardzo chwalił Wojtunik, czyli tarcza antykorupcyjna, w ogóle nie zadziałała. Myślę, że sprawa Ciechu, zbycia tych akcji Kulczykowi, skończy się zarzutem tami prokuratorskimi i że parę osób za to wreszcie odpowie, czy jesteśmy w budynku bodajże PKP Energetyka, tak? No to myślę, że też prywatyzacja PKP Energetyka to jest rzecz dla prokuratora i sądu. Po prostu w dużej mierze funkcjonariusze służb specjalnych nie służyli interesom państwowych państwa, tylko wielkiego biznesu. Prosty przykład. Delegatura wrocławska Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tam istniała też komórka dotycząca właśnie ochrony, ochrony ekonomicznych interesów państwa, pracowali tam oficerowie, którzy byli odpowiedzialni za bezpośrednie rozpracowywanie KGHM u polskiej miedzi bo tam naprawdę kwitnie złodziejstwo, czy też kwitło jeszcze do niedawna złodziejstwo, tylko jak była ich skuteczność, skoro trafili wprost z tej komórki, która rozpracowywała KGHM, trafili do działu bezpieczeństwa tegoż kghm czyli wynieśli całą wiedzę, jaką służby zgromadziły na temat KGHM-u do zainteresowanego. Nie był to jedyny tego typu przypadek, przypadek, że szef z jednej służby de facto ostrzegł, że pewna instytucja pozostaje w zainteresowaniu operacyjnym tej służby, też jest mi znany i myślę, że też prokuratura to będzie badała. To jest sytuacja rzeczywiście, jaką zostaną w służbach jest stajnią augiasza straszliwą.